Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Miry i Jego Ego. Będę dzisiaj prezentował klocki Lego, które dołączą do sklepu Krecik Sklep z Marzeniami. I po tym przydługim wstępie mogę w końcu Was zaprosić na filmik, w którym pokażę zestawy, które dołączą w najbliższym czasie do naszego sklepu. Jeszcze na koniec filmu powiem, kiedy dołączą. Będzie tutaj prezentacja zestawów z kilku popularnych serii, z piratów, z castli, z westernów i jeszcze czegoś specjalnego na samym końcu. Ale zanim zacznę prezentację, chciałbym Was zaprosić na Klocki Fest, na wydarzenie, które odbędzie się 1 czerwca w Kielcach. Będziemy tam z ekipą Krecika, zabieramy cały swój asortyment i będzie można kupić u nas coś stacjonarnie. Także pojadą z nami nasze zestawy, w tym te duże, które są za mną oraz kilka mniejszych, które jeszcze zostały nam na sklepie. Znowu jest tak, że jesteśmy wyprzedani, a po poprzednim filmie to w zasadzie jedną noc zajęło, żeby się pozbyć większości zestawów. Ale nie będziemy z tego powodu płakać, że szybko kupujecie, więc mamy nadzieję, że teraz też się to powtórzy. Także w kielcach prawdopodobnie się jeszcze bardziej wyprzedamy, a już po pyrkonie to chcemy być całkowicie wyprzedani. Także pewnie będziemy teraz tak bardziej powoli dołączać coś do sklepu, ale coś tam na pewno będzie się pojawiać, no i w wakacje, wielkie odbudowywanie. Także jeśli się odbijecie w czerwcu od naszego sklepu, to sorry, ale to znaczy, że po prostu wszystko nam zeszło i potrzebujemy chwili czasu. No niestety tak bywa. Zatem zapraszam na prezentację naszych zestawów LEGO, które dołączą do sklepu w najbliższym czasie. I będzie to seria piratów z dawno niewidzianym królem Kahukom. Jakoś tak zeszły nam ostatnio islandersi i ich nie było, a to jest zestaw z mojego dzieciństwa. Miałem tego pana w dzieciństwie. On ma tutaj taki otwierany tron i ma tutaj wewnątrz... O, coś mi spadło. Ma wewnątrz skrzynię ze skarbami, czyli z monetami. No i jest to taka dość fajna figurka, rocznik 94. Dość dobrze, dość dobrze kojarzona z tamtych czasów. I jeszcze z Islandersów coś potem będzie, ale no nie w najbliższych dostawach. A może w jakiejś najbliższej, ale... ale jeszcze nie w tej. Jeśli chodzi o Piratów, to mamy jeszcze taki zestawik, który zawiera też instrukcje, też dość taki ikoniczny zestaw, który no sporo dzieciaków z tamtych czasów kojarzy, czyli Pirat na tratwie. Ten Pirat w niebieskiej koszuli i do tego mamy rekina, do tego mamy całe oprzyrządowanie, czyli wiosła, szable, szczelbę, znaczy pistolet i takie coś, takie coś u nas jest, no, z bardziej unikatową niż cały zestaw, nawet instrukcją. Jeśli chodzi o zestawy z instrukcją, to tutaj mamy już serię Castrol. Mamy, e, mamy taki zestaw z arsenałem broni, to znaczy tutaj są miecze, tutaj są siekierki, toporki, no i ten pan przewozi tutaj w tym powozie swoją broń. I Do tego też mamy no, już dość długowieczną instrukcję, ponieważ zestaw jest z końca lat 80. Nieco nowszym zestawem jest. No, też taki w zasadzie arsenał broni, taki wózeczek z panem Dragon Knightem. Całkiem niedawno był ten zestaw u nas w pudełku, także tutaj jest no, wersja bardziej budżetowa, bez pudełka. I wreszcie coś, co Wy uwielbiacie, uwielbiacie ten zestaw i mam nadzieję, że znowu się sprzeda w minutę. Zestaw z duszkiem. Kilka osób o niego pytało, także jednej osobie się udało, a reszta czekała, także teraz już nie musicie czekać, ponieważ dołącza do naszego sklepu ponownie. Mamy tutaj, mamy tutaj pana rycerza z tym spiórkiem, z ze wszystkim i mamy wreszcie duszka świecącego w ciemności w tej swojej kryjówce. Jeśli chodzi o serię Castle, mamy jeszcze jeden mały zestawik. ROK 2000 i Knights Kingdom, yy, seria pierwsza. Czyli tutaj mamy taki powóz, yy, powóz na tych drewnianych kołach z, z siekierami i z yy, tymi uszami. Więc taka okazja do uzupełnienia asortymentu. Chyba jeszcze tego zestawu u nas nigdy nie było. No i z serii takich najbardziej popularnych, no to jest jeszcze seria Western, która się sprzedaje ostatnio ekstremalnie szybko i niebawem na to odpowiemy, to znaczy dołączymy chyba większość zestawów z tej serii, chyba poza największym, bo takiego ładnego miksa dorwałem i czekam na jego przesyłkę. Na początek mamy zestaw tutaj żołnierzy, tych kawalerzystów w niebieskich strojach. To jest zestaw figurek. Tutaj ta płytka nie pochodzi z zestawu, tylko jest po prostu moim dodatkiem teraz do prezentacji. Mamy tutaj trzech różnych, z czego najrzadszy to jest ten pan na koniu. Do tego mamy całe oprzyrządowanie, czyli tą trąbkę, z której zawsze odchodzi chrom, szczelby, konia, siodło, wreszcie flagę i taki krzaczek, ten mniejszy. Także coś takiego będzie u nas dostępne. Zwykle to scho też schodziło dość szybko, także to nie to, że ja nakręcam, tylko po prostu no, widzę jak jest, także jak komuś zależy to... No, to niestety się trzeba bardziej pospieszyć niż mniej. Z westernów mamy jeszcze coś takiego. I jest to. Dzisiaj mamy jakiś taki. E, e, jakiś taki sezon na powozy z bronią. Akurat tak się to wydarzyło, więc mamy kolejny tutaj. Powóz taki diligence. Tutaj z, tym, z tą płachtą materiałową. W całkiem niezłym stanie. W zasadzie tutaj jakieś niewielkie postrzępienia, ale nic jej więcej nie jest. I do tego mamy armatę, która się tutaj ciągnie. Do tego mamy strzelby, karabiny. No i wreszcie tutaj. Naboje do armaty oraz pana oraz pana kawalerzystę, które tutaj powozi ten powóz z koniem. Tak to wygląda. I jeśli chodzi o serię Western, to mamy jeszcze jeden zestawik. I to uwaga, będzie on cenny, będzie on bardzo cenny, ponieważ jest to po pierwsze pan Indianin, pan wódz Indian na koniu, z krzaczkiem, po którym chodzi wąż, i stałym tutaj oprzyrządowaniem, czyli tarczą, czyli włócznią, ale przede wszystkim z pudełeczkiem, z bardzo unikatowym i bardzo cennym pudełeczkiem. Które jest, przyjrzę się mu dokładnie, ale praktycznie w nieskazitelnym stanie. Także jeśli komuś zależy na czymś takim, to no warto brać. Zestaw nie zawiera instrukcji, bo no po co ma zawierać, skoro to jest tylko koń z ludzikiem, ale można sobie takie coś u nas sprawić. Także jedna z no, niewielu okazji, żeby dorwać ten zestaw w pudełku. Akurat dorwanie tego zestawu normalnie jest po prostu drogie. Natomiast z pudełkiem jest też no, cenne, unikatowe i rzadko dostępne. Dobrze, ja przełożę, żeby nie było tego za dużo. I wreszcie możemy przejść sobie do serii Town. Tutaj też będziemy mieli kilku przedstawicieli, od najmniejszych do takich, no nie, nie może nie jakoś super sporych, ale większych. I konieczna wyścigóweczka czerwona Red Devil Racer. Zestaw dość dobrze kojarzony, się często trafia w miksach, czyli po prostu sporo dzieciaków go miało w dzieciństwie. Także tutaj wyścigóweczka. Zestaw jeszcze mniejszy, czyli zestaw pana, pana listonosza z żółtym rowerkiem pudełeczków, pudełeczków też w bardzo ładnym stanie, tutaj w zasadzie bez zarzutu, jedyny zarzut to jest cena, 3,95, nie wiem czy złotych, czy Deutsche Marków, nie wiem skąd mam to pudełko, ale w każdym razie no, malutko kiedyś kosztował, a teraz jak widać te pudełka są mocno w cenie. I mamy tutaj pana listonosza na unikatowym żółtym rowerze, nie wiem, nie wiem co to znaczy unikatowym, bo nie wiem w ilu on zestawach jeszcze występował, ale w starych zestawach to był chyba pierwszy z nich. No i tutaj mamy skrzyneczkę z listami. I z serii Town do serii Town zalicza się też tutaj mamy dość duży zestaw. Jest to samolot helikopter z resku, czyli helikopter ratunkowy. Tutaj mamy dwójkę ludzików, i to jest nie wszystko jeszcze z tego zestawu. Ten helikopter ma tutaj otwierane, otwierane jakieś szafki, w których są narzędzia. Ma wreszcie wyjmowane nosze na takim tutaj podwieśniku, i można, można to zaczepić na haczyku. Także jest sporo tutaj możliwości zabawowych w tym zestawie. Wreszcie tutaj mamy kołowrotek do tego. Także no troszkę tu się dzieje, a przede wszystkim się dzieje pod spodem, czy jakby pod, yy, pod powierzchnią tego zestawu, bo on jest taki trójwymiarowy z wysokością. Ponieważ mamy tutaj jeszcze siatkę wyciągającą motocykl, którą można tutaj tak doczepić. I mamy wreszcie nurka. Mamy wreszcie nurka z serii, serii resku yy, Przepraszam, z serii Extreme Sports. On jest tutaj taki gościnnie właśnie w serii Rescue i który występuje tutaj na pontonie. Także tak wygląda ten zestaw w trójwymiarze, czyli jeszcze z wysokością. I do tego mamy jeszcze mały zestawik Serie Town, taki też dość popularny, dość zawsze cieszący się, e, cieszący się braniem. Czyli zestaw taki z tirem, który jak na swoją cenę zawiera całkiem dużo elementów. Także tutaj nie jest tak, że to będziemy składać przez dwie minuty, raczej przez 5 do 10. Także oczywiście szybki zestaw, tak jak wszystkie w tej e, z tych czasów, ale, ale zawierający całkiem sporo elementów, jak na, jak na swoją wielkość. No bo to jest malutki zestaw, a, a kilkadziesiąt elementów tutaj mamy i przede wszystkim ma te fajne rury wydechowe tutaj po bokach i do serii Town zalicza się jeszcze seria Divers, czyli nurkowie i tutaj mam zestaw, który znowu jest mi ciężko pokazać naraz, więc będę go pokazywał etapami mamy tutaj e, taką no, może nie wyspę, ale część oceanu która, która tutaj zawiera jakieś porosty jakieś skały, mamy tutaj nurka i mamy przede wszystkim fajną figurkę manty, znaczy no, nie figurkę, tylko odlew manty, bądź też płaszczki, która występowała na przykład w Star Warsach w subie. I tutaj mamy też coś, jakąś taką kamerę pływającą, yy, która tutaj fotografuje te głębiny. I wreszcie do tego zestawu mamy też taką łódź podwodną, żółtą łódź podwodną, więc Yellow Submarine. Przy czym to się nazywa chyba profesjonalnie Batyskaw, że Batyskaw to jest taka łódź zwiadowcza, podwodna, więc tutaj mamy coś takiego z otwieranymi szybami i z otwieranymi bokami. No i tutaj jest też trzecia figurka, czyli pan Nurek, taki już. Bez, bez ubioru, po prostu nurek, który, który siedzi w tej łodzi podwodnej. No i z serii, jeszcze żeby uzupełnić wszystko, jeśli chodzi o najpopularniejsze serie, mamy też troszeczkę z serii Space. Troszeczkę, czyli całe dwa zestawy. Pierwszy zestaw znowu to jest Pudło. To jest Pudło i tym razem z serii UFO. Więc jest to taki pan UFO na trójkołowcu. Jest to ten standardowy, ładny szary, szary UFO, znaczy niebieski UFO z szarym tułowiem. No, i do tego zestawu jest pudełko, jest instrukcja, jest wszystko, czego nam, czego nam trzeba do szczęścia. I wreszcie mamy zestaw taki nieco większy. Zestaw nieco większy ze Space Police 2. Jest to zestaw Rebel Hunter, czyli tutaj mamy pana policemana, tego, tego zielonego, który łapie tego biało-czarnego Black czyli tak jak Space Police pierwsze, te te niebiesko-czarne łapały Black trony pierwsze, tak tutaj Space Policy drugie łapią Black trony drugie. I co jest fajne w tym zestawie? Tutaj nie pokazuję go jeszcze w całości, za chwilę go pokażę, że on się tak tutaj fajnie rozkłada. On się tak fajnie rozkłada i ma taki ruchomy element. Tak to wygląda, dlatego że da się w nim umieścić też yy, taką skryjówkę, znaczy to jest takie więzienie dla więzienie dla pana Blacktrona i tutaj da się go umieścić w środku i można go zamknąć w tym zestawie. I tu jest taka opcja mocowania go. Dość specyficznie wyglądająca, ale się trzyma to w środku, i po prostu tutaj mamy to, to więzienie w środku teraz ukryte. Także taki zestaw bardziej bawialny z tych Space Polisów z 1993 roku. No i w końcu, i tak patrzę, czy o wszystkim powiedziałem, ale wydaje mi się, że o wszystkim powiedziałem. Słuchajcie, możemy przejść do serii, o którą wiele osób pytało którą wielu osobom obiecywaliśmy chyba od marca, bo już tak od marca składaliśmy te zestawy, no i w końcu mogę to ogłosić. Uwaga, 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 uwaga. Mamy Bionikle, mamy Bajonikle i to mamy drugą serię Bionikli, czyli, czyli serię czyli nuwa. Akurat powiedziałem, że to jest lewa nuwa, także mamy całą serię Bionikli, które wpadły do jakiejś tam. Coś tam się działo, że one zmutowały i dostały takich, takich pancerzy dodatkowych, czyli oryginalne toa z pierwszej serii. Są tutaj w wersji zmutowanej i mamy do tego wszystkiego puszki. No nie muszę chyba mówić, że puszki mają w zasadzie większą wartość nawet niż same, yy, niż same zestawy, ponieważ no ciężko to już dorwać, no to, to ma swoje lata i raczej te puszki gdzieś tam się walały po... Yy, walały się po domu i raczej nie były głównym elementem bawialnym, ale u nas wszystkie są. Także mamy te zestawy i pokazuję teraz w kolejności, muszę sobie odczytać jak one się nazywały. Pohatunua, czyli Pan Kamienisty. Pan kamienisty, który potrafi kopać, on tam w tym, w tym oryginalnym, yy, oryginalny pohatu tam kopał taki kamień. No to tutaj jest wersja ze zbroją i z, z jakimiś chwytakami do tych kamieni. Wszystkie zestawy posiadają też instrukcje. Tutaj mamy pana najczęściej spotykanego w yy, tej starej wersji, w sensie we wszystkich miksach, w których trafiałem Bionicle by to był akurat on. Ja też go miałem w dzieciństwie, także on był jakiś taki bardziej popularny. No i to jest ten pan dżunglisty. Pan dżunglisty, który ma tutaj maczety, żeby się przedzierać przez tą dżunglę, i też ma te swoje, też ma tą swoją zbroję. Następnie mamy pana białego. Pan biały się nazywał Kopaka, i to jest pan narciarz. To jest pan narciarz, któremu można albo założyć to coś jako narty, albo tutaj zrobić z tego taki kijek. On też w tym oryginale miał taki kijek, no i ma tu też taką tarczę. Także tak tutaj ten pan wygląda, no i może machać tą, tą jedną ręką. Zazwyczaj one mogą machać jedną albo dwoma rękami. Następnie mamy bajonikla wodnego, który to był Gali. Galiego miałem akurat w dzieciństwie. Miałem, miałem lewe i, e, Lewa i Gali, czyli wodny i, i dżunglisty. No i tutaj on też potrafi sobie albo pływać jedną ręką, albo się... Nie Nie wiem co to jest, to jakieś kilofy ma, e, kilofy ma tutaj, które posiadają też wiatraczki, więc nie wiem, że to jest jakiś sprzęt z ekwipunku wodnego. W każdym razie pan niebieski. No i pan czerwony, który doczekał się niedawno takiej obrzydliwie brzydkiej reedycji. I jest to pan Tachu. Jest to pan Tachu, czyli pan czerwony, pan lawiasto ognisty. No i ten pan tutaj jest w stanie machać dwoma rękami i ma takie miecze ze sobą. i wreszcie pan czarny, czyli pan ziemny. Nazywa się to pan Onuła. Dobrze pamiętałem. Onuła, czyli, e, czyli czarny, no i on tutaj też, e, też ma takie piły łańcuchowe tutaj w rękach i też jest w stanie ruszać obiema rękami. I to, co jest ciekawe w tych zestawach, z takich turbo ciekawostek, to większość z tych zestawów, chyba pięć z nich albo cztery z nich, zawierają taki jeden drobniutki element, co byście nie myśleli, że on jest cenny. To no jest coś takiego. To jest taki element, który pokazuje tutaj z pobliża i na 100% kojarzycie ten element w wersji albo szarej, która była powszechna w technikach, Albo z wersji tanowej, która gdzieś tam się obecnie pojawia, albo z wersji niebieskiej, które są totalnie powszechne, kosztują po 5 groszy. Natomiast yy, taki klocek w wersji czarnej kosztuje dychę albo i więcej. I jest dość ciężko spotykany, także musieliśmy uzupełnić tutaj naszą kolekcję o, o kilka, tych, yy, kilka tych elementów, które tutaj w dodatku były takie, doda takie dodatkowe, nie? że to nie był podstawowy element w tym zestawie. Da się zbudować zestaw bez niego. Natomiast no... Mieliśmy, chcieliśmy to uzupełnić do 100% z BrickLinkiem. Także tutaj są jeszcze w tych zestawach jakieś takie drobne dodatkowe elementy, jakieś kółeczka, jakieś łączniki. No i tutaj na przykład jest ten klocek warty dychę. Także jeśli macie gdzieś taki klocek w kolekcji, głównie z tych Bajonikli, bo on chyba potem nie był wydawany, to on jest całkiem drogi jak na swój rozmiar. No nie spodziewałbym się, że to jest aż tak, aż tak cenne. I jeśli chodzi o bajonikle, to to jest w zasadzie ta. Seria i mam jeszcze jednego przedstawiciela z nieco nowszej serii z 2003 roku. To już były czasy, kiedy ja kompletnie straciłem rozeznanie w klockach Lego. To ja bym był wtedy w stanie, nie wiem, opowiedzieć o składzie w jakimś meczu, a o takich bajonikach się dowiaduję teraz. I jest to pan Rach Rachshi z serii Turang. Rachshi z serii Turang. Tutaj ma już takie dziwne puszki, że one mają otwarcie na, na dole. I jest to taki pan, który wygląda w ten, oto, w ten oto sposób. Także jeśli ktoś jest młodszy, to może pamiętać tego typu zestawy. No i on ma tutaj taki mechanizm, który pozwala ruszać tymi łapkami, w których ma to coś. To coś, co trzyma w łapkach. Tak on wygląda taki czerwony z tutaj szarymi elementami. Ale najcenniejszym i najciekawszym elementem w ogóle w całej serii tych, yy, tych Bajonikli, się dowiedziałem, to jest coś takiego. To jest, słuchajcie, tak jak poprzednie Bajonikle miały maski, które się zbierało, tak te miały kokony. I tutaj mamy takiego kokona, on też jest dość wartościowym elementem z całego zestawu. W kolorze takim czerwono-złotym. -czerwono I te, ko te kokony były różne, czyli te kokony też można było sobie zbierać. Tak jak, tak jak się zbierało maski, tak jak się zbierało dyski w slajzerach, tak te kokony też, też sobie istniały. No i tutaj jest jeden, jeden z nich. Także gdzieś tam z instrukcji się dowiedziałem, że było tam po sześć chyba kokonów do każdego rodzaju. One się minimalnie różniły kształtem. Także no też dość specyficzna sprawa do znalezienia. A zatem, słuchajcie, to jest tyle, co w najbliższym czasie dołączy do Krecika. Możecie szykować się na kupowanie, możecie szykować portfele. Akurat myślę, że na dzień dziecka jeszcze wszystko zdąży dotrzeć, jak kupicie w weekend, także na spokojnie. Od razu mówię, że jeśli kupicie teraz w weekend w poniedziałek, czy nawet we wtorek, to powinno się wszystko udać. Natomiast przypominam, że w czwartek mamy święto, a w piątek mamy dzień pomiędzy świętem a sobotą. I nie wiem, jak wtedy będą pracować kurierzy, nie wiem, jak wtedy będą pracować paczkomaty. Także no żeby potem nie było zwrotów, że niby się dziecku nie podoba i tylko dlatego zwracacie, no to polecam po prostu wcześniej sobie to ogarnąć, dać nam też chwilę czasu, żebyśmy my mogli spakować ten zestaw i go Wam wysłać. I po prostu tak do poniedziałku, do wtorku jak się wyrobicie, to spokojnie to jeszcze wszystko zdąży dotrzeć. No a potem no nie będzie to już zależne od nas, nie będziemy w stanie wskoczyć do paczkomatu w dzień, w dzień świąteczny i tego przyspieszyć. No, chyba że będziecie chcieli jechać do Kielc i poczekać na sprzedaż stacjonarną, ale nie jestem w stanie obiecać, że te wszystkie zestawy do tego momentu dotrwają. Biorąc pod uwagę naszą ostatnią szybkość sprzedaży zestawów, to nie wiem, to może kilka z nich jeszcze dotrwa, a kilka z nich jeszcze zdążymy zbudować. Jeśli chodzi o to, co będziemy budować w na najbliższym czasie, dwa duże zestawy z piratów, takie bardzo duże i bardzo fajne, powiedziałbym, że chyba. Poza tym amerykańskim dużym, którego też zbieram, to to są dwa najcenniejsze zestawy z piratów. No, prawie, dobra, jeszcze jest jeden statek pomiędzy nimi, jeśli chodzi o cenność. Ale no, zobaczycie w najbliższym, w najbliższym czasie. Jeśli się nie wyrobimy teraz, żeby je zabrać do Kielc, to raczej je zabierzemy na Pyrkon oraz budujemy kilka zestawów z Kastli. I jak dobrze pójdzie, to zbuduję coś z tego miksa z Westernu. Także z Westernu też się pojawi co najmniej jeden zestaw, taki duży. Nie chodzi mi o LEGO Redo, ale też zestaw z bankiem się pojawi, no już mogę, mogę zaspoilerować, brakuje mi tam dosłownie jednego klocka, także niebawem on będzie. Także jak się szykujecie na to, to, no to ostrzcie sobie zęby. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu, zapraszam do odwiedzenia Krecika. Aha, jeszcze miałem powiedzieć, kiedy, to, kiedy się pojawią te zestawy. Filmik wrzucam w czwartkowe późne pewnie popołudnie albo wieczór, go widzicie. Także albo w czwartek bardzo późnym wieczorem się to pojawi, czyli tam rzędu 22 nawet, albo po prostu w piątek rano, albo w piątek po południu. Także te zestawy mamy już rzucone na sklepie, tylko muszę uzupełnić opisy i tak dalej, więc pojawią się, tylko po prostu no dzień mija i, i nie wiem kiedy to, y, kiedy to wyjdzie. Jak się zapiszecie do newslettera, to będziecie wiedzieli od razu. Także nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was do zakupów. Dziękuję bardzo i oglądajcie filmy na tym kanale. Pa, pa!